Jak informowaliśmy kilka dni temu, pracownicy Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sprzątający koryto Czarnej Hańczy odkryli rury służące odprowadzaniu ścieków komunalnych do wód przepływającej przez miasto rzeki. Sprawa została zgłoszona do Wód Polskich, poinformował nas wówczas Kamil Sznel, dodając, że to właściwy organ do zajęcia się sprawą. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ustami rzecznika Agnieszki Giełażyn-Sasimowicz potwierdził, że taka informacja z ratusza faktycznie wpłynęła i w efekcie w miejsca, gdzie nielegalne odpływy wykryto, przyjechali pracownicy tej instytucji. W chwili wizytowania terenu nie potwierdzono spływu ścieków z widocznych wylotów rur, ale postępowanie wyjaśniające tę sprawę nadal trwa. Ustalamy właścicieli tych wylotów oraz cel ich wykonania, informuje rzeczniczka Wód Polskich. Jednocześnie zapowiada, że gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, zostanie przeprowadzona weryfikacja urządzeń wodnych w korycie Czarnej Hańczy i ich legalności. Sprawdzenie odbędzie się na całej długości rzeki w obszarze zurbanizowanym.